Stanisław Młodożeniec, poeta, prozaik, dramaturg. Jeden z głównych przedstawicieli polskiego futuryzmu. Urodził się 31 stycznia 1895 roku w Dobrocicach, w gminie Wilczyce. Pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej, był jednym z sześciorga dzieci Łukasza i Józefy z Siudaków. W latach 1906-1914 uczęszczał do gimnazjum w Sandomierzu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1914 roku miał rozpocząć studia, jednak wojna pokrzyżowała jego plany. W roku 1915 znalazł się w Rosji. Był naocznym świadkiem wydarzeń rewolucyjnych z 1917 roku. Odezwały się one silnym echem w wierszach składających się na futurystyczny debiut poetycki. Do kraju powrócił w czerwcu 1918 roku. W październiku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerywał dwukrotnie z powodu służby wojskowej. Jego kolegą ze studiów był Bruno Jasieński. Za jego pośrednictwem Młodożeniec zbliżył się do Tytusa Czyżewskiego i środowiska formistów. W tym czasie poeta zaangażował się w ruch futurystyczny i wraz z Jasieńskim założył klub Katarynka. Używał różnych pseudonimów, m.in. Jan Chmurek, Jan Rut, Karol, K. Mrozek, K. Wnuk. Współuczestniczył w głównych publikacjach futuryzmu polskiego. Jednodniówka futurystów, Nóż w brzuchu. W roku 1921 opublikował tomik Kreski i futureski, który stanowił jego debiut książkowy. Podjął współpracę z redagowaną przez Tadeusza Pejpera Zwrotnicą, w której zamieścił programowy wiersz Wyskok. Od 1922 roku pracował jako nauczyciel gimnazjum w Kielcach, następnie w Gimnazjum Państwowym imienia Zamojskiego w Zamościu. W czasie pobytu w Zamościu nawiązał znajomość z Bolesławem Leśmianem i wygłosił odczyt publiczny na temat jego twórczości. Działał w Zamojskim Kole Miłośników Książki i jego nakładem wydał tomik poetycki Kwadraty, w części dedykowany zamojskim bibliofilom. W 1925 roku poeta przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy i rozpoczął pracę polonisty. Najpierw w Gimnazjum Państwowym imienia Narcyzy Żmichowskiej, później w Gimnazjum imienia Stefana Batorego. Tutaj jego uczniem był Krzysztof Kamil Baczyński. Jako prozaik zadebiutował w 1925 roku na łamach tygodnika ilustrowanego opowiadaniem pod tytułem Jak się w Pietrkowy serce rozszerzyło. Nawiązał stałą współpracę z Kurierem Warszawskim. W 1926 roku zdobył nagrodę w konkursie Czasu za nowelę Wyścigi. W prasie codziennej i tygodniowej opublikował wiele opowiadań o tematyce wiejskiej. Problematyce chłopskiej poświęcił również powieść Na budzeniu. Jednocześnie pisał utwory sceniczne, na przykład Herud. W czasie II wojny światowej Młodożeniec brał czynny udział w działaniach zbrojnych. Internowany na Węgrzech, przedostał się do Syrii i walczył w Egipcie. W 1942 roku osiadł w Londynie, gdzie mieszkał przez kilkanaście lat. W tym czasie pracował w dziale propagandy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Emigracyjnego. Objął również redakcję reaktywowanego w Londynie Zielonego Sztandaru. Od końca listopada 1943 roku do czerwca roku następnego Młodożeniec był pracownikiem tajnej radiostacji polskiej Świt, nadającej audycje z terytorium Wielkiej Brytanii, a w latach powojennych nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa. Zajmował się wówczas głównie publicystyką, pisał opowiadania, a także wiersze dla dzieci. Ciężko chory powrócił do kraju w kwietniu 1957 roku, na dwa lata przed śmiercią. Zamieszkał w Warszawie i podjął współpracę z pismami literackimi. Na łamach tygodnika Orka ogłosił fragmenty wspomnień o futuryzmie. Zdążył przygotować do druku wiersze wybrane, zbiór opowiadań w Dolinie Małej Wody i tomik wierszy dla dzieci, Wiosenne obrazki. Zmarł w Warszawie 21 stycznia 1959 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach.
Po śmierci młodożeńca Tomasz Burek ogłosił utwory poetyckie, obejmujące niemal w całości jego dorobek liryczny. W 1976 roku ukazały się opowiadania, które z pierwodruków prasowych zebrał, opracował i komentarzem opatrzył Wincenty Burek. Ocalała spuścizna literacka Stanisława Młodożeńca znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Po II wojnie światowej jedna z ulic Sandomierza została nazwana jego imieniem. W maju 2009 roku imię Stanisława Młodożeńca nadano gimnazjum, dziś szkole podstawowej w Wilczycach.